We wtorek z udziałem władz samorządowych i zaproszonych gości odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę szpitala w Tczewie. Teren tczewskiego szpitala przy ulicy 30 stycznia od pewnego czasu jest wielkim placem budowy. Generalnym wykonawcą robót jest spółka Restex Dom z Tczewa. W miniony wtorek z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i zaproszonych gości oraz duchowieństwa odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę szpitala w Tczewie. To wyjątkowa chwila, na którą czekało nie tylko starostwo powiatowe, któremu podległy jest szpital, ale też przyszli pacjenci. No na pewno przez społeczeństwo i miasta Tczewa i całego powiatu oczekiwana chyba od kilkudziesięciu lat, ponieważ tczewski szpital, jak zawsze mawiano, był troszeczkę na uboczu, pozbawiony tych inwestycji, które odbywały się w Starogardzie, Kościerzynie czy nawet Malborku. W związku z tym ten dzisiejszy dzień na pewno przejdzie do historii i będzie docelowo za kilkanaście miesięcy naszą radością, którą będziemy jak gdyby konsumować, korzystając z opieki medycznej w dużo lepszych warunkach. Janusz Boniecki, prezes szpitali tczewskich, przyznał, że spełniły się jego długoletnie marzenia, które z pozoru wydawały się niemożliwe do spełnienia. Dla pacjentów będzie ważne, ale odczują to dopiero pewnie pod koniec roku 2015, a na pewno mam taką nadzieję w 2016 roku. Natomiast dla nas, no ja jestem tak zadowolony, że głos mi się nie załamał, bo jednak przeżycie było przeogromne. Ja przypomnę 11 rok pracy w Tczewie i te marzenia, które jak przychodziłem tutaj wydawało się zupełnie nierealne, nabrały kształtów takich, że wydaje mi się, że no w końcu ten szpital będzie wyglądał tak, że nie będziemy musieli się go wstydzić, a na pewno pacjenci i pracownicy, bo to też jest niezmiernie ważne, ich warunki pracy naprawdę się poprawią, a jakość obsługi pacjentów na pewno też ulegnie zdecydowanej poprawie. Powiedział pan w swoich kilku słowach, że jest to decyzja wspólna wielu ludzi, ale też ponad podziałami. No niestety tak, ja powiem albo stety tak. Niestety no, okazuje się, że jeżeli cel jest naprawdę szczytny, to wszyscy koło tego celu się jednoczą i naprawdę czuję wsparcie z różnych środowisk i wierzę i sami, i oni trzymają kciuki, my trzymamy, że ten cel osiągniemy i realizacja będzie i terminowo, i finansowanie, rozliczenie, i jakość, także no jesteśmy pełni optymizmu. Poświęcenia dokonał ksiądz prałat Piotr Wyzga, który z punktu widzenia wszystkich pacjentów wskazywał na istotę tego ważnego przedsięwzięcia. Rozbudowa potrwa do końca 2015 roku. Powstanie tam łącznik zapewniający świadczenie usług medycznych na znacznie wyższym niż dotąd poziomie, a w nim znajdzie się blok operacyjny z trzema salami, nowy oddział intensywnej terapii z sześcioma łóżkami, a także nowa centralna izba przyjęć. Koszt zadania to ponad 19 milionów złotych, z czego większość pochodzi z niskooprocentowanej pożyczki pozyskanej w ramach unijnej inicjatywy Jessica.